dawać do kosza. Nawet jeżeli bym człowieka szanował, to go muszę przestać szanować, bo zdradził Polskę. Jebać Żydów! Jebać Żydów! Oj, oj, oj! Jebać Żydów! Jebać Żydów! Oj, oj, oj! Bardzo prosimy, bo tutaj, żebyśmy jako organizatorzy nie dostali tutaj ukarani, bo to jest możliwe, bo to są przepisy. Że chociaż tyle nas jest porządnych ludzi w Warszawie i w Polsce, którzy przyszli tutaj, żeby dać wyraz naszemu niezadowoleniu z powodu czegoś takiego jak kod. Na takie coś nie ma u nas przyzwolenia i tak na dobrą sprawę wszystko trzeba zrobić, żeby tych łopusów z naszych ulic przegonić. Czyli numer jeden, zdrajca Polski, pierwszy się złapał, zagłosował, no wszyscy wiemy jak, ham z PSL-u. Burak. Czerstwo. Do kosza łobuz. Do kosza. Następny. Kto to jest? Tu jest podpisane? Nie znam rozmowy, ale zobaczcie, no zdrajca po prostu widać z bliska, że to jest zdrajca prima son. Wszystkich nas zdradził, nie tylko nas, jak tutaj stoimy, ale wszystkich warszawiaków, Polaków, wszystkich łobuzów. Nie wiem, co to jest z bliska, może ten, co będzie go lepiej znał, to będzie wiedział. Później po co tam, proszę się nie martwić dalszego. Następna. Nie wiem, co to jest. Jakiś pysk kwadraczny, nietabaczny. Na pewno jakaś chamica, która się tam dostała. Nie wiadomo, bo to jest, nie jest osoba znana. Ale ma zdradziecki pysk i zdradziecko głosowała. Gdyby nie głosowała była, to byśmy o niej tu nigdy nie wspomnieli. Do kosza. Tego to znam, proszę Państwa, tego to znam. Morda zdradziecka, numer kolejny. Janusz Lewandowski, Platforma Obywatelska. Po prostu cieć pod ciemnej gwiazdy, odpowiedzialny za kradzież polskich przedsiębiorstw w postaci programu powszechnej prywatyzacji, kiedy najlepsze polskie przedsiębiorstwa zostały wyselekcjonowane i przeznaczone do kradzieży. Janusz Lewandowski, pseudonim Szczur, ląduje w koszu. Tego też zna, Bolka Pomiot, Wałęsa, no co tu dużo mówić, no, niedaleko pada jabłko od jabłoni, Kapuś spłodził zdrajcę, no tyle na ten temat, od razu do kosza, szkoda na niego czasu. Julia Pitera, no tutaj też osoba bardzo znana. Zdrajczyni Polski, osoba wybitnie głupia, taka, której słuchać chatko i tak na dobrą sprawę szkoda więcej czasu jej poświęcać. Prosto do kosza wędruje pani Pitera, przepraszam. Siema. To też jakaś zdrajczyni, tak nie wiem, to jest chyba jakaś na pewno zdrajczyni. Jak? Dobrą tak hymnę. No zdrajczyni, no co tu dużo mówisz? No, zdrajczyni Polski i tak. Do kosza! Kolejny zdrajca Polski. Proszę Państwa, wszyscy niech sobie się dobrze przyjrzą. To ten cwaniaczek, który zablokował swojego czasu dopłaty do leków, jak dobrze pamiętam. No a teraz zdradził Polskę w Brukseli. Nie, nie, bo wrzucamy do kosza, to musimy zachować tutaj bezpieczeństwa tej historii. Także następny do kosza ląduje. Nie, podpalimy go. Nie, nie będzie. Dlaczego nie? To jest przeciw przepisom pożarowym. Aha. Jerzy Buzek, były premier, zdrajca Polski, proszę Państwa, Platforma Obywatelska i w ogóle, no szkoda gadać. Do kosza. A dlaczego panowie są na nie? A co my robimy z tego? Następny, kolejny zdrajca Polski, proszę Państwa, nie wiem co to jest, ale proszę się przyjrzeć i zapamiętać, pysk, zdrajca, zdradził Polskę, spowodował nałożenie na Polski bardzo paskudnej rezolucji i no, no kosza, no to tu dużo gada. Bardzo cię
Zemkę, tak? Janusz Zemkę, tak? To ten? Chyba tak, ja tak nie kojarzę, ale to bym poczuje, powiadam. Nie znam wszystkich z mordy tych zdrajców, bo to zaprzątać sobie pamięć takimi łobuzami to jest w szkole. Ale jak już zdradzili Polskę, to trzeba ich wymienić, pokazać i prosto do kosza, każdego po kolei. Nie, o, ten donosiciel, to jest znany donosiciel, Boni, Michał Boni, Platforma Obywatelska. Znany z tego, że donosił, donosi, będzie donosił i oprócz tego zdradza Polskę, zdradzał, okradał i w ogóle i przykładał rękę. Do kosza, by książę. Polska Telewizja Narodowa. Polska! To będę dla nas, to była zdradziecka morda, to był ktoś inny. Tutaj jest. Tak, żadnej różnicy ma. Wszystko to są zdrajcy. Zdrajcy i dlatego trzeba ich od razu potraktować do kosza. Tak, żeby pamięć o nich zniknęła jak najszybciej. A może ona się bzyka? Nie, fajnie podaje. Kolejny. Kwiat. Szymper. Ten siwy pajac, zdrajca, łobuz. No już mi nawet brakuje słów, żeby opisywać tego łobuza. Naprawdę muszę się hamować, żeby nie potoku słów tutaj takiego troszeczkę. Dziękuję bardzo, to było z pana strony. W każdym razie zdrajca Polski ląduje do kosza. Szejfel, trzeba pamiętać, żeby zawsze rugować tego buza, gdziekolwiek się nie pokaże. Ośmiesza trzy dzieci tego typu rzeczy. Nie będziemy go. Za jego antypolską działalność. Proszę bardzo. Janusz, to Janusz jest? Chyba Janusz Zwiewka, ale tak naprawdę to zdrajca Zwiewka, łapuś Zwiewka i tego typu epitety pod jego adresem są jak najbardziej mile pożądane, mile widziane. Takiego dziecia od razu trzeba. Redaktorek z Bożej łaski w telewizji ryj wypromował, a zaraz zarobił krocie i teraz co? Pojechał nas tam kurde obsmarować? Do kosza, ty chamie! Proszę poprosić, poproszę. Nie. Profesor Rosati, tutaj muszę tak z takim dużym bólem powiedzieć, że ludzie naprawdę inteligentni ludzie naprawdę położyli rękę, ale niestety, jak ktoś zdradził, to musi wędrować do kosza. Nawet jeżeli bym człowieka szanował, to go muszę przestać szanować, bo zdradził Polskę. Nie ma Żydów! Oj! Nie ma Żydów! Bardzo prosimy, bo tutaj, żebyśmy jako organizatorzy nie dostali tutaj ukarani, bo to jest możliwe, bo to są przepisy. Zdrajca Zdrojewski, no taki miły, o, kulturalny, od kultury, ty chamie zdrajco jeden, jakżeś głosował? Ty jesteś kultury? Ty jesteś do kosza, lebuzie. Przyjacielu, my walczymy też za swoje dobro. Ogierek! Słuchajcie, zdrajca, bardzo prosimy w imieniu organizatorów o nieużywanie niecenzuralnych słów, bo nam tutaj policja zamknie zgromadzenie. A jak skończymy, to można, ale póki trwa zgromadzenie, to prosimy. Do kosza! Do kosza, poproszę. Wolność Polski! Wolność Polska! Wybitnie zdradziecki wzrok, taki pysk, który od razu widać, że to jest taki zdrajca. No co tu dużo gadać? No głosowała, no proszę Państwa, tutaj porządnych ludzi ja Państwu nie pokazuję. Tutaj są tylko tacy, którzy zagłosowali, że to są łobuzy, to jest po prostu śmietanka zdrajców Polski, ludzie, których Polacy wybrali. Wybrali, żeby za granicą reprezentowali Polskę w najlepszy sposób, to nie tylko, że oszukali. To słuchajcie, no to skandal taki, bratni naród grecki, wszyscy europosłowie, jak jeden mąż ze wszystkich frakcji na Węgrzech zagłosowali przeciwko rezolucji, a takie mordy zdradzieckie pojechały i 20 ich tam paru pokazali klasę, ale się z nas śmieją na świecie, słuchajcie, ale lipa. Między innymi dzięki temu zdradzieckiemu Rio.
nasza Polska, nacjonalista, nasza Polska, nasza Polska, nacjonalista. Brak, żeby opisać ten zdradziecki pysk. Proszę się przyjrzeć, jak mordę cieszy i zapamiętać tą zdrajczynię, że właśnie ona pojechała do Brukseli specjalnie za nasze pieniądze. Po to, żeby nam tutaj dopiec. Jeszcze nam sankcje są gotowi nałożyć, te łopusy. No właśnie, no właśnie. Nie damy, ale póki co ich tutaj napiętnujemy i do kosza z panią Różą. Proszę, proszę. Panią Różę bym spalił, ale nie mogę. No tutaj nie wiem, kto to jest, tak z pyska nie jest mi znany, prawdopodobnie nie zasłużył się jeszcze niczym innym oprócz zdradą, bo jakby się zasłużył czymś, to pewnie bym go znał. No zobaczcie, po prostu spojrzenie krytyki, morda taka zdradziecka, że hej, to kosza prosto, szkoda czasu już więcej na niego. Niego nie, nawet nie będziemy dbać. Kudrycka, zdrajczyni Kudrycka, proszę bardzo, jaka uśmiechnięta, o, zdradziła i się uśmiecha teraz, taka mądra. Do kosza, pani Kudrycki. Kurde, słuchajcie, taka lipa. Jak można być trenerem polskiej reprezentacji? Trenerem dumy naszej narodowej, a później tak sprzedać za przeproszeniem swoje siebie, żeby nie przeklinać, siebie, żeby pojechać trener polskiej reprezentacji. Pojechał za granicę na zdradzie. Ty wento, ty! Dawaj go! Jego by tu mu się kasował. Tak, ten to zwiewka. Jaki zwiewka? To nie wiem, co to jest. To jest jakiś łobuz. Podobny jest do zmordy, zupełnie do nikogo. Natomiast zdrajcą jest to pewne. Zagłosował przeciwko Polsce. Zdradził państwo polskie. I dlatego ląduje w koszu. I dalej. Wredna moc. Tak, tak, na pewno jest to, dziękuję za podpowiedź, na pewno jest to wredna, jak? Liberacki to nie jest. To jest na pewno jakiś łobuz, ślemu z mordy patrzy, założył sobie okulary i szpanuje, a tymczasem pojechał do Brukseli, żeby nas wszystkich potem zdradzić. Łobuz z podciemnej gwiazdy zdrajca, jego miejsce jest w koszu. To następna jakaś laska pojechała za nasze pieniądze do Brukseli po to, żeby nas tam zdradzić, wepchnąć nas w jakieś okropne sankcje, rezolucje, jakby nie było. Na pewno jest to zdrajczyni, co do tego nie ma wątpliwości. Do kosza. Dupy dała, bo chciała pieniądze. Ostatnią tutaj, która mi się przydarzyła, to jest też z pyska, nie wiem kto to jest, na pewno zdrajczyni, na pewno uśmiechnięta. Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę, jak oni się wszyscy z nas śmieją. Zarabiają olbrzymie pieniądze. Zostali wybrani po to, żeby reprezentować polski naród w Unii Europejskiej. Jakaby ta Unia nie była, tak reprezentować naród polski, Polak powinien jedynie z godnością, a przede wszystkim w celu właściwego reprezentowania naszych interesów, tak żebyśmy z tego mieli korzyści. A tymczasem jakie my mamy z tego korzyści? Obgadują nas za granicą, te łopuzy wieszają na nas, psy śmieją się z nas i przyszywają nam łaty. I to dzięki komu? Dzięki tym psom zdradzieckim, którzy rozpętali tą burzę za granicą dla swoich partykularnych interesów, dla swoich wyborczych interesów i po pierwsze zdradzili wyborców, no bo przecież jakby przed wyborami powiedzieli, że będą jeździć za granicę i głosować przeciwko Polsce, to kto by ich wybrał? Ja ich nie wybierałem. Ja też ich nie wybierałem, ale kto w ogóle by ich wybrał? Proszę państwa, drodzy państwo, to nie może tak być, że to wszystko ujdzie im płazem. Po pierwsze, należy ich napiętnować we każdy możliwy sposób. Wyśmiać, wyszydzić, a najlepiej to byłoby ich to dopaść, jak przyjdą do Sejmu i pogadać z nimi inaczej. Na tę chwilę kończę i przekazuję mikrofon kolejnemu rozmówcy. Może sobą. Jest to przepraszam. Nie będzie w ogóle. Nie będzie w ogóle. Czy chciałby Kamil?
Chcieliśmy jeszcze raz Państwu podziękować za udział w naszej manifestacji. Może nie była ona jakoś bardzo długa, może nie była jakaś bardzo dobrze zorganizowana, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj dlatego, bo nie możemy się pogodzić. Dlatego, że nie możemy się pogodzić z takim traktowaniem Polski, Polaków przez ludzi, którzy zostali wybrani po to, żeby nas reprezentować za granicą. To jest po